Ciemka wizowie krótki bardzo odcinek, w którym opowiemy sobie, o ile będzie droższa platyna na broken rangie, co będziemy mogli zajem kupić oraz czy w jaki sposób zmieni się premka. Zapraszam. Link, link tutaj do materiału zostanie podany oczywiście w opisie. Monetyzacja część trzecia. Żeby nie przedłużać, to możecie sobie w swoim zakresie przeczytać jak na czym polega konto premium, warianty konta premium i jego działania. Ogólnie premka nie odbiega tam powiedzmy od innych gier, wiadomo jakieś dodatkowe aktywności, warianty konta premium. Słuchajcie, platynę możecie kupić albo na miesiąc, albo na trzy miesiące, jest tylko jakby jedna, jest tylko jedna jakby opcja, jakby full na wypasie. Wcześniej mogliśmy kupić tam albo srebrną, albo złotą, albo platynową, teraz mamy tylko właśnie tą platynową. Dzięki premce tej platynowej otrzymujemy do dyspozycji dodatkowe Dwie opcje na zapisanie taktyki zwiększa nam się szybkość odpoczynku o 40%. Dostajemy plus 300 ućwików w naszym ekwipunku. Możemy unieść więcej rzeczy. Zdobywamy 26% więcej doświadczenia i złota. Dzięki prębce platynowej możemy zwiększyć liczbę osób, za którymi nie przepadamy i chcemy ich zignorować. Ta liczba zmieni się z, z 10 na 100. Jeżeli tam zginiemy. Śmierć będzie łagodniejsza. Śmierć potraktuje nas łagodniej o 30%. Tak? Chodzi o doświadczenie oraz złoto. Dzięki premce raz dziennie możemy zalosować eliksiry, inhibitory, wewnętrzne waluty, latynowe klucze, czy jakieś tam przedmioty specjalne. Jeżeli chodzi o cenę względem starego serwera, to może tutaj napomknę, że poprzednia a na najbardziej wypasiona opcja platyny czyli 5000 sztuk 5000 platyny kosztowała 350 zł w zapłacimy 480 i możecie już tutaj powiedzmy otworzyć szeroko oczy tak że jest duży przeskok no to ja wam jeszcze coś powiem gdy wypuszczono informację odnośnie tej platyny mm. widniała inna tabelka nie wiem z czego to wynikało może z jakiegoś błędu przeliczenia mm. Może twórcy na jakichś portalach, może na Discordzie, może dzisiaj na YouTubeach, może w Gierce tak badali, jak, jak gracze zareagowali na tą cenę. Bo sami zobaczcie, teraz mamy 480, tak, a wcześniej było 520. Zaokrągleniu, oczywiście. Także było o 40 prawie złotych więcej. Więc jest i tak lepiej niż być mogło. Ale. Możecie napisać w komentarzu, czy wielkimi literami kwota do 5000 platyny jest adekwatna do wydanej gotówki. Napisać, że mało. A jeżeli uważacie, że, że cena jest zbyt wygórowana, napisać, że dużo. Ważnym tutaj jeszcze aspektem, jeżeli chodzi tutaj o konto premium, zależy od regionu, w którym mieszkamy. Zapłacimy za nie albo mniej, albo więcej spójrzmy sobie na przykład konta premium 30 dniowego 200 platyny premki będzie kosztowało w Rosji oraz Brazylii czyli w takich mniej tych zamożnych tak, państwach w Polsce zapłacimy 300 platyny no niby jest troszkę drożej ale nic się nie zmieniło a w Niemczech, Francji, Anglii, USA zapłacimy 350 czyli o 50 więcej tutaj macie niżej dane opcje płatności jeżeli ktoś planuje grać na serwerach europejskich będzie mógł tam zapłacić kartą, Paypalem, przelewem online. Dodatkowo za, za platynę kupioną będzie można kupić różne, różne przedmioty takie ozdobne, skiny, do, do peta czy to dla nas jakiś ekwipunek. Dostaliśmy takie zdjęcie. Wygląda trochę jak taki paladyn, ale wydaje mi się, że to jest mak ognia tak? z jakąś taką laską specjalną. I tutaj twórcy napisali, że będą po prostu obserwowali sytuację i starali się odpowiadać na potrzeby graczy. Liczą więc, że informacje zwrotne odnośnie sklepu oraz dostępnych elementów kosmetycznych. Czyli pewnie chodzi o wygląd skinów, tak? Czy się będzie podobać, czy nie. Na dzisiaj to by było na tyle. Dzięki i do zobaczenia na Brokenie. Cześć.